Co to jest pompa ciepła i do czego służy? Pompa ciepła to elektryczne urządzenie, które wykorzystuje energię cieplną z powietrza do podgrzania wody w basenie. Umożliwia to specjalny wymiennik znajdujący się wewnątrz pompy. Pobiera ona o wiele mniej energii elektrycznej niż typowy podgrzewacz wody. Pamiętaj jednak, że nie należy przegrzewać wody w basenie powyżej 28 stopni Celsjusza. Pompa ciepła posiada także funkcję chłodzenia. W zależności od wielkości basenu stosuje się pompy o mocy od 6,5 do 16 kW. Szczegółowe dane na ten temat znajdziesz poniżej. Czy mogę w późniejszym czasie zainstalować w basenie pompę ciepła i przeciwprąd? Decyzję o instalacji przeciwprądu powinieneś podjąć przed dostawą basenu, ponieważ panel frontowy przeciwprądu wymaga montażu w nietce basenowej, a po zamontowaniu basenu będzie to niemożliwe do wykonania. Pompę ciepła możesz zainstalować później, jednak powinieneś przygotować odejście hydrauliczne dla pompy, tak zwany bypass na instalacji, i zamknąć go zaworami. Dzięki temu później nie będzie trzeba odkopywać instalacji hydraulicznej basenu. Jak podłączyć pompę ciepła? Jeśli wolisz pływać w Morzu Czerwonym bardziej niż w Bałtyku, to powinieneś zainwestować w pompę ciepła. Podłączysz ją do instalacji basenowej zgodnie z instrukcją podaną na naszej stronie. Jakie zasilanie jest potrzebne do podłączenia pompy ciepła? Do zasilania pompy ciepła potrzebne jest tradycyjne zasilanie o napięciu 230 V, a informacje o zabezpieczeniach znajdziesz w instrukcji obsługi pompy. Gdzie powinna stać pompa ciepła? Pompę ciepła powinieneś umieścić pod zadaszeniem w pobliżu niecki, zachowując jednocześnie swobodny dopływ świeżego powietrza od tyłu pompy. Przy jakiej temperaturze powietrza pompa ciepła się wyłącza? Pompa ciepła w zależności od modelu wyłącza się przy temperaturze otoczenia wynoszącej od minus 5 do plus 5 stopni Celsjusza. Ogrzewanie wody w basenie, pompa ciepła czy solary basenowe? Pompa ciepła zdecydowanie jest lepszą formą ogrzewania wody w basenie. Solary basenowe ogrzewają wodę w basenie przy użyciu ciepła słonecznego. Po chmurne dni woda może się ochłodzić. Pompa ciepła ogrzewa wodę niezależnie od światła słonecznego. Jaki jest koszt zużycia energii przez pompę ciepła? Na koszt zużycia energii przez pompę ciepła wpływają następujące czynniki. Po pierwsze, moc pompy ciepła. Po drugie, aktualne ceny energii. Po trzecie, czas użytkowania pompy. Ważne jest również to, czy Twój basen ma lustro wody przykryte folią solarną lub zadaszeniem. Jego brak powoduje szybkie wychładzanie wody basenowej, co z kolei zwiększa czas pracy pompy ciepła oraz generuje większe zużycie energii elektrycznej. Najbardziej efektywne jest posiadanie zarówno zadaszenia, jak też folii solarnej. Do jakiej temperatury mogę nagrzać wodę w basenie? Zalecamy, aby temperatura wody w basenie nie przekraczała 28 stopni Celsjusza.